bardzo serdecznie na Narodowym Czytaniu. Zanim przejdziemy do części artystycznej, pozwólcie, że przeczytam list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, podczas tegorocznej 10. odsłony Narodowego Czytania spotykamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komis i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwale do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad 100 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dowodem tego są także jego liczne inscenizacje teatralne oraz udane adaptacje telewizyjne i filmowe. Jestem przekonany, że każdy z tych walorów zapewni również pomyślność naszej akcji. O własnym sposobie i oryginalnym kształcie jej realizacji zdecydują ponownie sami uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda. A teraz oddaję głos Gabrieli Zapolskiej. Witam miło i serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Moi drodzy, jest to jubileuszowe 10. Narodowe Czytanie zaingerowane przez parę prezydencką. Cieszę się, że moja lektura została wybrana jako lektura w ramach Narodowego Czytania w 2021 roku. Moralność pani Dulskiej jest tragifarsą, czyli połączenie elementów komedii z elementami tragedii. Akcja utworu rozgrywa się na początku XX wieku w Lwowie. Jest to utwór o hipokryzji i zakłamaniu warstwy mieszczańskiej przełomu wieków, które to cechy skupiają się w postaci Anieli Dulskiej. Popularną w tamtym czasie nazwą na określanie tejże warstwy był wyraz gołtuneria, która oznacza właśnie hipokryzję, wstręt do nawiści, skrajny materializm, a ponadto tempotem i zacofanie. Obok pejoratywnej wymowy utworu ośmieszającej mieszczaństwo, należy pamiętać, że mamy tutaj także do czynienia z tragiczną historią dwóch jednostek, a mianowicie Zbyszka i Meli, uwikłanych w świat ich matki i całego środowiska, w którym żyli, dostrzegających jego zły wpływ, ale zrośniętych z nim za bardzo, by móc się do niego uwolnić. Zatem dramat Zapolskiej skupia się wokół trzech problemów. Degradacja i rozpad rodziny, zakłamanie i hipokryzja oraz kryzys moralności. Bohaterowie utworu to Aniela Dulska, Felicjan Dulski, Zbyszko, Hesia i Mela, Hanka, Julia Siewiczowa, Tadrachowa. Zapraszam do wysłuchania aktu drugiego Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Akt drugi. Ściemnia się powoli. Długie cienie liliowo-szare padają przez zamarzłe szyby. Po scenie jak zwierz w klatce tam i z powrotem automatycznym ruchem chodzi Dulski. W szlafroku z zegarkiem w ręku. Zamyka oczy i chodzi tak jak lalka drewniana. Wreszcie ustaje, zaraz otwierają się drzwi sypialni małżeńskiej i ukazuje się Dulska. Felicjan, Felicjan. Dulski budzi się i patrzy na nią. Chodź, no czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma 2 kilometrów. Ja tam rachuję. Dulski pokazuje na zegarek. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam lepszy zegarek w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze, powiem doktorowi. Umyślnie ci każę w pokoju chodzić na wysoki zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko.
czy nie szachrujesz, a ty? Zresztą to twoja rzecz. Chowa się za drzwi. Dulska zaczyna znów automatycznie chodzić. Wpada Hesia ubrana strojnie w jasno-niebieskim pantofelki, błękitne pończoszki, całuje ojca w mankiet. Ojciec idzie na wysoki zamek? A jeszcze ma ojciec daleko? Dulski kiwa głową. 500? To ojciec już koło Teatyńskiej. Dulski mruczy. Ale tak, a niech ojciec prędko idzie, bo tunel rozbijają. Dulski patrzy na nią surowo i wzrusza ramionami. Mama nie widzi. Mela! Biegnie do drzwi pokoju dziewcząt. Hesiu, czy Mela ubrana? Jeszcze się pichci. Dulski staje zgorszony i mruczy coś. Ojciec nie rozumie. No stroi się. Za ojca czasów tak się nie mówiono. No to co, teraz mówią. Wychyla się ubrana odświętnie. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kajsfardu. Znika. Pozamarzało, jakby w jakimś zlewie. Dulski ogląda się i cicho idzie do pieca. Włazi na krzesło i kradnie cygaro. W tej samej chwili Hesia się odwraca i widzi to. Dulski krząka. Idzie do przedpokoju, odziewa się, wraca, podchodzi do drzwi Dulskiej, stuka, ona wychyla się. Już cię niesie do kawiarni? No masz tu te swoje 2 talary. Teraz będę co dzień dawać po 2. Tygodniowo nie na nic. Zaraz wszystko przetraci z koleżankami. A wracaj na kolację. Znika. Dulski chwilę stoi przed lustrem. Wreszcie wychodzi Hesia. Biegnie natychmiast do pieca, włazi na krzesło i kradnie cygaro. Scena 2. Wchodzi Mela, ubrana jak Hesia. Jest blada i chora. Zatrzymuje się we drzwiach, po czym biegnie ku Hesi, która pokazuje jej język i ucieka ku kanapie. Hesiu, pokaż, coś ty wzięła? No, cygara. Wielka afera. Ukradłaś? Och, przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić, czemu ja nie mogę? Po co tobie cygara? Po co? Wypalę! Och, kiedy? Jak będzie galówka, a potem pojadę. Gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie. Dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci, widziałam go. Jest pucerem. No rozumiesz, u Leitmana. Bardzo, bardzo. Jak ty możesz się przyglądać takim? Czemu? Czemu? Czużeś taka blada? Głowa mnie strasznie boli. Może i ty buchnęłaś cygaro? Och, nie. Ja ciągle jestem taka słaba, tylko bym spała. Lepiej spróbuj ze mną chasse, moja złota. Ja ciągle zapominam, z której nogi. Moja droga. Znów ten nauczyciel będzie mnie wstydził. Masz, rozwiązał mi się pantofel. Hanka! Hanka! Wchodzi Hanka blada, zmieniona. Scena 3. Zawiąż trzewiki. Co znowu i ty jesteś chora? Patrz, Mela, jak ta wygląda. Panience się tylko zdaje. Ale ledwo się włóczysz. A teraz możesz iść? Hanka wychodzi, Hesia kręci głową. To nic dziwnego. Ja wiem, dlaczego ona taka zmieniona. Wiesz? Powiedz. Nic, Hesiu. To jej tajemnica. Mnie nie wolno nic powiedzieć, przynajmniej do czasu. Jak chcesz. Taka tam ma tajemnicę, no. No daj łapę. Jak to? Chasse? Ondy? Ondy? Hesiu, nie gwiszcz. Aha, ziemia się trzęsie, co? No, a teraz walca, moja brylantowa.
Dlaczego mnie tak ściskasz? Bo ja jestem mężczyzna. Ale ja nie mogę oddychać. Właśnie. A jak za kobietę, to tak, och. Omdlewająco, omdlewająco, a potem w oczy. Ja tak zawsze robię. Ty? I ja. Powiadam ci, studenty czerwienią jak buraki. Puść mnie. Co tobie? Nie wiem, ale... No zagraj cichutko, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo. Mela gra cichutko. Hesia chce tańczyć, robi pas. Śmieje się, wpada w cakewalka. Mela, cakewalk! Scena czwarta. A to co? Cakewalk, cakewalk, cakewalk. A co, źle? Prawda, że jest we mnie materiał na szansę? Na dwie, nie na jedną. A co? Skąd ty to umiesz? Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania Obrzycka. Jej brat ciągle w tiglach siedzi, więc ją nauczył, a ona mnie. Myślałem, że cię twoja kucharka nauczyła. Ona? Przecież ona dopełnia twojej edukacji. Co znowu, jak Boziem kocham. Nie. Jak to kłamie. Ech, tu wszyscy kłamią. Ale Boga to choć zostaw w spokoju przynajmniej. Znów się złościsz, a byłeś już jakiś czas lepszy. No Mela, jeszcze trochę. Powiedz Zbyszko, czy dobrze, mój królu, tak? Ależ nie, przegnij się troszkę jeszcze. Jak? Jak? Jak dobrze, jak miło, jakby po powietrzu się latało. Scena piąta. Dulska wpada. Co tu się dzieje? Co to za balet? Dopełniam edukacji mojej siostry. Hesia, jak możesz tak? Co to? A z tobą to też jest krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariacje i dziewczyny w to wciągasz. Dobrze już, dobrze. Po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie? Przede wszystkim nie niesie. Nogi was nie niosą? To jest nieprzyzwoite i o tym się nie mówi. A to przyzwoite ubrać dziewczęta jak baletniczki? O, jakie ażury! To są dzieci, im wolno. Ładne dzieci, panice aż aha. Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą. Niech się zaprawiają, niech się zaprawiają. Do czego? Do czego? Jak dorośniesz, będzie się dekoldować na bal od góry, teraz jako dziecię naiwne od dołu. Zbyszko, milcz! Jak śmiesz? Cóżeś taka blada? Cóż dziwnego zmarzła? Głowa mnie strasznie boli. Mamusiu, ja bym nie poszła. Pokaż język. Biały. Znów coś zjadłaś. Rozpalona. Rozbierz się. Tu mnie boli. W lewej łopatce połóż sobie regolo. Jest tam używane takie, co ojciec przykładał. I rozbierz się. Z czego? Ona już rozebrana. Niech się raczej ubierze. Hesia, płaszczyk, rękawiczki. Piechotą idźcie. Ona? Tak. Jeszcze was zaaresztują. Rany boskie nie wytrzymam. A lampy jeszcze nie zapalać. Wychodzisz? Nie. To przypilnuj pieca. My wrócimy za godzinkę. Mela, idź się przebrać. Hesia i Dulska wychodzą. Mela do swego pokoju. Scena szósta. No, już dobrze, dobrze.
Proszę pana, ja... Co? Czego? Ja idę tam, gdzie pan kazał. A, tak. Idź, idź. A nie bój się, tylko mów śmiało i wyraźnie, jak i co. No czemu nie idziesz? A bo ja wiem, tak mi jakoś... Ach, nie marudź. Idź, bo wrócą. Pójdę. Wchodzi powoli. Słychać, jak zatrzaskuje za sobą ciężko drzwi. Scena siódma. Mela w kaftaniczku, głowa związana, podchodzi cicho do Zbyszka i siada na małym stołeczku naprzeciw niego. Zbyszko? Nie położyłaś się? Nie mogę. Jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie. Ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest w tobie coś milszego. Coś innego jak u tamtych. Coś innego? I czy myślisz, że to dlatego, że jestem chora? Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając łokciami przez życie, ale się skradasz. Rozumiesz, co? Tak. Mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam, że mnie lada chwilę ktoś potrąci, że... To źle. Panna Dulska powinna iść naprzód. Tak, rozumiesz? Ktoś potrąci, ty jego. To powinna być nasza zasada. Jak najwięcej miejsca werdebre... Zbyszko, dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz? Za mało nie lubisz. Ja was wszystkich nienawidzę. I sobie razem z wami. Siebie nienawidzisz także, a ja to znowu... Pozwól mi trochę z tobą porozmawiać, dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko, że u nas to niepodobna. Jak w tartaku, mama mówi, że pracuje, ale przecież można i myślą popracować. Prawda, Zbyszku? Mów. Mów. Ty siebie nienawidzisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego, mamy, ojca, mamcie, was. Chodzę na pensję. Jestem prosta, dbają o mnie. Dają mi żelazo, nacierają wodą. Uczę się wszystkiego, a przecież, Zbyszko, mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że... Ja ci tego opowiedzieć nie mogę, ale... To źle, Melo, że tak czujesz. Źle. Najlepiej pozbądź się tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. Nie, ja pójdę do klasztoru. Gadanie. Głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. Ojciec przecież łokciami ludzi nie roztrąca. Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami przez świat przepycha, a on za nią. To wszystko bardzo jakieś smutne. Koń by zapłakał. Ty ze wszystkiego się śmiejesz. Tak śmieją się wiścielce. Zbyszko. Co jeszcze? Chciałam ci coś powiedzieć, ale nie będziesz krzyczał? To widzisz z najlepszego serca, bo wtedy jak ja widziałam... Co? Ciebie i Hankę! Tak mnie skrzyczałeś strasznie, a ja właśnie... Czego ty o tym mówisz? Bo mi żal i ciebie, i Hanki, ja ciągle o was myślę. Ja się na was, za was modlę, bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. My? Dlaczego? Jakże? Ona prosta sługa, ty urzędnik z prokuratorii skarbu. Jakże? I kochacie się? To bardzo smutne. Mamcia będzie się bardzo sprzeciwiać. Sprzeciwiać? No, jak się będziecie pobierać. Coś ty oszalała, ja z Hanką. Cóż z tego, że oba ona niby niżej? Przecież Zygmunt August i Barbara?
ty jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. Proszę cię, tylko mi nie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem i będę ją uczyć tego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę. Ty jesteś okaz. Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. No wyduś. Tylko ty Hance tego nie mów. Daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak. Ale się nie martw, ona go nie kocha. To Finanzwach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane. Panno Haniu, szanowna pani, gołębie myślę tę kartę pod nóżki panny i pytam, czemu pisanie od niej takie rzadkie? Tak było. O, gołębiem. To ładnie, choć na tej kartce nie było gołębia, tylko była różowa świnka i cztery prosięta, ale on zawsze tak z serca to napisał i on ją musi kochać, tylko że ona mu nie odpisuje i to źle z jej strony, bo on tam pisze. Proszę cię o jedno. Nie wtrącaj ty się w te sprawy. Głowa cię boli. Idź, połóż się. Ja tylko z dobrego serca. Ja wiem. I nie gniewasz się? Nie. Chodź, pocałuj mnie. To ty mnie nie nienawidzisz? Nie, teraz nie. Dziękuję ci. Tak miło, kiedy ktoś łagodnie mówi. Dziękuję ci, Zbyszku. Wychodzi cichutko do swego pokoju. Zbyszko wstaje, idzie do okna, skąd pada światło zapalonej latarni. Opiera czoło o szyby i tak zostaje. Wchodzi Hanka spłakana, otulona chustką, przystępuje do Zbyszka i mówi cicho. Proszę pana. I co? Tak jest, jak ja mówiłam. Ładna historia, a to pech. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale żeby mnie tatko skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą nie becz, jeszcze daleko. Może się jeszcze coś zmieni. Ale takim jak ja, to cygany los wyklną. Mnie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, Boże, to chyba się utopić. Dużo by to ci pomogło? Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jesteś. Ale... Cicho bądź, nie płacz, bo mnie diabli wezmą. Hanka zakrywa się chustą i stara się stłumić łkanie. Długa chwila milczenia. Proszę pana, co ja teraz zrobię? A to pech. Scena dziewiąta. Hanka... Ja słyszałam, że się Zbyszko o coś na ciebie gniewał, prawda? Nie. Ale słyszałam i boję się, że to przeze mnie, pewnie o tego narzeczonego, co masz na wsi. Ale dlaczego Hanka się z tym kryła? Tylko teraz to już trzeba przestać do niego pisać. Co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem. No, wszystko, co się ciebie i Zbyszka dotyczy. Rozumiesz? I nie trzeba się bać, ja będę z wami, ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni i gdy już ślub się odbędzie. To, co panienka mówi, któż by się teraz ze mną ożenił? Jak to kto? Ano, któż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? O czym ty mówisz, Hanka? A może ty już wdowa, że masz dziecko i tego Zbyszkowi nie mówisz? Cóż, panienka mówi, że wszystko wie. No, niby ty i Zbyszko, to będziemy z alians, ale trudno. Dlaczego nic nie mówisz, Hanka? Dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie płacz, to się jakoś ułoży. Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie, nieszczęście. Och, czemu ja się rodziłam? Boże, nie płacz, Hanka. Ażebym nogi połamała,
nimem tu nastała. Hanka, nie płacz, bo mi serce pęknie. Niech mnie panienka puści. Scena 10. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte. Cóż wy tu robicie po ciemku? Co Mela ma za konszachty ze sługą? To nie żadne konszachty, to całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Najlepiej zapal lampę. I dlaczegoż to Hanka taka nieszczęśliwa? Och, to straszna historia. Niech mi Mela powie. Nie mogę, ciociu, nie mogę, ale to jest okropne, to może się strasznie skończyć. Najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę. To prawda, ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? A jak to? Ona głównie? Ja cioci powiem, wszystko jak na spowiedzi, ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu się stało nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Tylko tyle? Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być, bo mamcia nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczę, ciocia. Najprzód, skąd to wiesz? Ja podpatrzyłam. Niechcący, jak Bozie kocham, ja zaraz potem oczy zamknęłam. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziała? Ciociu, oni się muszą pobrać, oni się już całują. No skoro się już całują? Tak, tak. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to mnie coś tak dziwnie zatarga. I płakać mi się chce, i smutno, i miło, ale to ja. A mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie bój się, cielątko. Mama Zbyszka za to nie przeklnie. Żeby to jeszcze tylko, ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze finans wach tam na wsi i potem to już, nie wiem, jest jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? No, tak Hanka mówiła. No, no, jak mówiła? Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za Zbyszka, ja ciągle myślałam. A ona nie płacze, krzyczy i ryczy i woła. A kto mnie z cudzym dzieckiem teraz weźmie? Tak powiedziała? Ciociu, ja nigdy nie kłamię, tylko ja tego wszystkiego ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia co rozumie? Rozumiem, rozumiem. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę, tylko niech Mela pamięta. Trzymać języczek za zębami, ani słowa o tym do nikogo. Ani słowa i dalej nie podpatrywać. A jakby się znów zobaczyło, oczy zamknąć. A ciocia się tym zajmie? Może. Moja ciociu święta, oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszko. Scena 11. Zbyszko ubrany jak do wyjścia. Jak się masz? Wychodzisz? Tak. Znów się puszczasz. Znów. Siedziałeś przecież częściej w domu. Widocznie mam już dość. Szkoda. Lepiej wyglądasz. Utyłeś trochę. Zbyszko, zaraz wrócą wszyscy. Będzie herbata. Nie czekajcie na mnie. Mama będzie znów zła. Dajcie mi spokój. Mógłbyś być grzeczniejszy. Po co? Choćby ze mną. Tak się zachowujesz? Moja droga, raz chcesz, aby ci uchybiać, jaś się prosisz o to, to znów, aby cię szanować. Wybierz już raz, matronna czy kokota. Najlepiej zrobię, jeśli z takim brutalem mówić nie będę. Najlepiej? A przestań się malować, bo wyglądasz jak
kamienica odnowiona na przejazd cesarza. Bądź zdrowa. Tak? Ej, żebyś nie pożałował twojej brutalności. Ja nigdy niczego nie żałuję. On znów taki zły jak dawniej i z Hanką się tak kłócili. O, mama idzie przez kuchnię. Scena 12. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. O cóż chodzi? W tramwaju znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. Proszę mamy. Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem sesecja. Wszyscy się patrzą. Ach, bo ten cent czy dwa. Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj. My tu pijemy herbatkę teraz, bo piec zaraz wygaśnie. Coraz gorszy. Czemu go ciocia nie poprawi? Albo ja głupia. I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafroczek. Hesia, przebrać się. Mela, zajmij się herbatką. Dziś była marna lekcja. Dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki. Hanka, cóżeś taka zmizerniała? Zęby mnie bolą. Zęby? Żywo, samowar, bułki. Wypijesz z nami herbatę? Dobrze. Wchodzi Mela, niesie książkę i koszyk z robotą. Później Hesia z zeszytami i książkami. Siadają przy stole. Dulska i Julia Siewiczowa siadają także przy frontowej stronie stołu. Szczęśliwa jestem, że już jestem w domku. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Ale pewnie zaraz wróci. A mówiła ciocia, że się poprawił. Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Wcale nie. Mówił, że już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tak zbrzydło, ale wiem. Dość, że poszedł. Będzie się znowu lumpował. Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, że by go tylko w domu przytrzymać. Proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Nie rozumiem. Przecież gdzie może być mu lepiej, jak nie w rodzinnym kole? Co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Do mnie? Zdaje się, cioci. Ja do tego rodzinnego koła? Co ty wiedzieć możesz o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz i przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. O każdym mówią. O tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili. Na przykład? Że jesteś kokietka? Wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać. To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem niech nawet słyszą, to będzie dla nich nauką na przyszłość. To ich nauczy, gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się. Wchodzi Dulski. Wita się z Juliasiewiczową skinieniem ręki, wyjmuje z kieszeni gazetę i siada koło stołu. Zaczyna czytać. Doprawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność? Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność i tę mam na względzie. Czy tu w domu, czy... To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz.
Ciągle cię widzą na ulicy. Nie mogę chodzić po dachach. Ufarbowałaś włosy na rudo, gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami. No, tego już nadto. Wczoraj na przykład Krężlowa mówiła... Już dosyć tego. Doprawdy ciocia uwzięła się, ale aby mnie denerwować. A ja do cioci sprawnie zaglądam. A może także niejedno dałoby się powiedzieć. Proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. No, już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzyć się by można niejednego. A zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo do prawdy. Proszę, proszę powiedzieć, proszę się nie krępować. Mam wzgląd na dzieci. Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan, ty też się zabieraj. Hesia, Mela wychodzą. Dulski bierze gazetę, idzie do sypialni. Proszę cię, jesteśmy same. Mów, co masz mi do powiedzenia. Doprawdy, że ciocia zasługuje na to, ażeby się dowiedziała, że to cioci powiem, że jeżeli ciocia do tego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić. U mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Cóż to za iluzje? Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi. Moja pani, niesmaczne żarty, ja i Felicjan? Dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko, Zbyszko. I Hanka. Jezus Maria, co jak? Kłamiesz, kłamiesz. Chcesz mnie chyba zabić, strach. Nie dość, że mnie doleżowali stróża i jeszcze takie coś wymyślają. Ja? Kłamię? Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta. Skandal. Hanka, Hanka. Chodź tu w tej chwili. Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt, a jak ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie ciocia przeprosi. Jutro rano. Hanka, Hanka. Scena 13. Wielmożna pani wołała? Ja do Magla. Hanka. Odpowiadaj. Ale jak przed księdzem? Czy to prawda, że ty jesteś, że... Hanka cofa się pod ścianę i stoi nieruchoma. Z oczyma szeroko otwartymi. Dulska naprzeciw niej, groźnie w nią wpatrzona. Odpowiadaj! Proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz nadciągnąć? Nie kłamię. Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chcę mieć przy skonaniu. Oddam ci książeczkę, zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść teraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się, połóż bieliznę. Ja tych dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz. Idę po książeczkę. Wychodzi do sypialni. Hanka stoi nieruchoma chwilę, wreszcie ociera twarz i kieruje się do kuchni. Julia Siewiczowa wychodzi z pokoju dziewcząt. Scena 14. Hanka! Co? Co się stało? Wielmożna pani wyrzuciła mnie. Zobacz się z panem Zbyszkiem. Ale co mi tam? Niech ich za moją krzywdę. Ciociu, ciociu, i co? Ja się tak boję. Idź do siebie, nie pokazuj się. Boże, mój ciociu, niech ich ciocia nie opuszcza. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka.
A tobie co do tego? Patrz lepiej, żebyś tu nie miał to, na coś zasłużył. Cóż to za ton? To ty zmień ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką. A psia krew. Aha, klnij. Dużo ci pomoże. Matka Hankę zaraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor uwodziciela każe ci teraz zrobić dla twej ofiary. Żmija. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Najlepszy punkt wyjścia. Milcz, nie doprowadzaj mnie do pasji. Scena 15. Hanka, a ty tu? Nie wychodź, mam z tobą porachunek. Tak, tak, wiem już, o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Taktu, taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem. Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Burzuchowic czy na Zamarsznów. To moja rzecz. Bezwstydnik. Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykłalał. O, przepraszam. Tylko byle kto? To mam być ja? Tego już zanadto. I ciocia tak mówi? A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiadasz? To będzie kłamstwo. Takie jak ty nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem. Ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Nieprawda. Aha, nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, jak grozi skandal, to na Zbyszka, na Hankę. A to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie. Nie kłamię. Prawdę mówi. Ja to czuję. Ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie, co to za ścianę byle nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Zbyszek. A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Jezus Maria, szlak mnie trafi. Mamo, przebacz im, błogosław. Odczep się. Hanka, rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz, ja się z tobą ożenię. Rany boskie. Ja nie pozwolę. To się na nic zda, nie zda. Zbyszko, upamiętaj się. Dulska do Dulskiego, który wyszedł i patrzy zdumiony. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? Dulski zainteresowany podchodzi. No różże się ty, ojciec, przeklnij go. Czy co, może się upamięta? To na nic, tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Rany boskie, jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu. To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież... Idź precz! Felicjan, odezwij się! A niech was wszyscy diabli!
Nie wytrzymam, daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko! Siedź, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Ktoś idzie? Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Zasłona opada. Udział. W rolę Zbyszka wcielił się dr Paweł Szczepankiewicz. Dulska, pani Bożena Kusz. Dulski, pan Jacek Musiał. Jula Siewiczowa, pani Zofia Śmigielska. Hesia, pani Emilia Rejniak-Henke. Mela, pani Anna Wielgosz. Hanka, pani Katarzyna Kurtyz-Jarlaczyńska. Gabriela Zapolska, Arleta Kaczalska. Dziękuję publiczności za wspólne wysłuchanie tego ponadczasowego dramatu. Wszystkim tu obecnym gościom, nauczycielom ze szkół podstawowych z Boguszyc i ze Sadna. Podziękowania składam także panu Hubertowi Kaczalskiemu za pomoc w nagłośnieniu, a panu Grzegorzowi Kamińskiemu za oprawę medialną. Na koniec składam podziękowania także moim koleżankom z pracy za zaangażowanie i całokształt pracy włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziewczyny, dziękuję. A państwu mówimy do zobaczenia za rok. Już wiadomo, że będziemy czytać ballady i romanse Adama Mickiewicza. Zatem do zobaczenia. Dziękujemy. To już 10. edycja Narodowego Czytania, moja osobista 4., więc tym bardziej się cieszę. Koleżanki z pracy przygotowały, wydaje mi się, że taką ciekawą inscenizację, wczuły się w rolę, także z podziałem na rolę to wszystko było. Wydaje mi się, że chyba wszystkim się podobało. Czy pan prezydent wybrał dobrą sztukę? Wydaje mi się, że sztuka jest bardzo dobrym wyborem, ponieważ dramat jest ponadczasowy. Cały czas ta dulszczyzna gdzieś tam w naszym życiu codziennym nadal przybywa. Także wydaje mi się, że to ten dramat jest naprawdę dobrym wyborem. Czyli warto kontynuować i co nas czeka za rok? Za rok czytamy ballady i romanse Adama Mickiewicza, także tym bardziej się już cieszymy i już od jutra zaczynamy przygotowania oczywiście, a w tym roku właśnie była ten dramat Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. I na koniec jeszcze takie pytanie, czy te narodowe czytania powodują, że więcej osób pojawia się u pani? Wydaje mi się, że każdy sposób jest dobry, żeby wspomagać to czytelnictwo, tak? Tym bardziej w dzisiejszych czasach, tak? I dlatego też właśnie takie narodowe czytanie, kiedy pojawiają się uczniowie, widzowie, jacyś zaproszeni goście, powoduje, że właśnie wspieramy to czytelnictwo każdymi możliwymi sposobami. Chciałbym podkreślić, że to jedna z lepszych inicjatyw, bo chodzi o czytanie, czyli rozszerzanie horyzontów, tym bardziej, że w Polsce, jak się okazuje, tak mało czytamy, a chciałbym ja osobiście, żeby coraz więcej naszych mieszkańców, również gminy Wierzbinek, ale wszyscy jak najwięcej korzystali z książek, które są skarbnicą mądrości, rozwijają przede wszystkim słownictwo i nasze horyzonty. I to dzisiejsze czytanie doskonale w tą akcję się wpisuje. Dlatego też myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni parze prezydenckiej, że propaguje co roku narodowe czytanie, że w każdym mieście, w każdej gminie w Polsce, w każdej bibliotece te akcje są organizowane. Z tego należy się bardzo, bardzo cieszyć. Pejzaż lektur jest bardzo dużo, duży. Zresztą mieliśmy sporo noblistów, jeśli chodzi o Polskę i każda literatura jest piękna. Ja w ogóle jestem miłośnikiem wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Co jakiś czas do nich wracam. One są tożsame z Powstaniem Warszawskim, z pokoleniem Kolumbów, tych poetów. Być może w przyszłości ktoś z tych poetów znajdzie się na kanwie narodowego czytania, z czego bym się bardzo, bardzo cieszył. Święty Tomasz z Akwinu kiedyś powiedział: boję się człowieka jednej książki. I to jest dobre, czyli co roku musimy sięgać do innych źródeł, do innych książek, do innej
literatury, by poznawać piękno książek, bo książka jest najlepszym naszym przyjacielem. Ona, jak Cyceron mówił, ona nas nie okłamie, ona nas nie obmówi w kontekście moralności pani Dulskiej i tych wszystkich złych i dobrych rzeczy. To jest na czasie. Dlatego też myślę, że trzeba propagować tą ideę i corocznie będziemy wspierać i uczestniczyć w akcji Narodowego Czytania.